Obwód prostokąta L wyraża się wzorem L równa się 2D plus 2S, gdzie D i S oznaczają długość i szerokość prostokąta. Rozwiąż to równanie ze względu na D. Może napiszmy to równanie tutaj. L równe 2 razy D plus 2 razy S. No, na wypadek, gdyby ktoś zapomniał, co to jest prostokąt i dlaczego ten obwód wyraża się takim właśnie wzorem, no to przypomnijmy tutaj, zrobiwszy rysunek. No więc prostokąt, prawda? Czyli tak, to jest powiedzmy długość, czyli to jest D, no ponieważ to jest prostokąt, to ten bok jest też D, a ten bok jest S, to i ten jest S. Czyli długość równa się, tak? Czyli długość obwodu, czyli wszystkie długości boków musimy zsumować, czyli D plus S plus D plus S, no czyli właśnie to jest 2 razy D plus 2 razy S. Dobrze. No i teraz mamy to równanie i chcemy rozwiązać je względem D. Czyli innymi słowy chcemy, stosując poprawne reguły przekształcania wzorów, doprowadzić to równanie do postaci D równa się i tutaj coś. Prawda? To jest nasz cel. No dobrze, to mamy to równanie L równa się 2D plus 2S. Czyli co? Po jednej stronie chcemy mieć tylko D, no więc na początek może odejmijmy od prawej, od obu stron 2S, wtedy po jednej stronie zostanie nam tylko 2D. Czyli odejmujemy 2S, no musimy to odejmować od obu stron równania, skoro chcemy, aby równanie cały czas było spełnione. Czyli po lewej stronie zostaje nam L minus 2S, a po prawej stronie zostaje nam 2D. No mamy już 2D, wobec tego jeżeli chcemy mieć tylko D po jednej stronie, to dzielimy obie strony przez 2. W ten sposób 2 się skraca i dostajemy, może D teraz napiszę po lewej stronie. Stąd dostajemy D równa się L minus 2S podzielone przez 2. I to jest bardzo poprawne rozwiązanie, czyli to jest formuła, która wyraża D, czyli długość prostokąta przez jego obwód i szerokość. No, chciałbym pokazać Wam, że moglibyśmy rozwiązywać to troszkę inaczej i oczywiście wynik wyjdzie taki sam. Czyli jeszcze raz napiszmy to równanie, może tym razem będziemy używać zielonego koloru. L równe 2D minus 2S, przepraszam, plus 2S. Więc pierwszą rzecz, jaką moglibyśmy zrobić, to podzielić obie strony przez 2. Prawda? Dlatego, że no to możemy napisać jak 2 razy D plus S. To teraz dzielimy obie strony przez 2. I w ten sposób otrzymujemy tak. L przez 2 równa się D plus S. No i teraz chcemy, żeby po prawej stronie zostało nam tylko D, czyli musimy od obu stron odjąć S. Czyli odejmujemy S. I dostajemy, że L przez 2 minus S równa się D. Tak, czyli postępując w inny sposób dostaliśmy następującą formułę na D. D równa się L przez 2 minus S. No, wygląda to troszeczkę inaczej, ale przekonajmy się, że naprawdę to jest to samo. Jeżeli ktoś tego nie widzi, więc może przekształćmy tutaj tę żółtą formułę, aby zobaczyć, że rzeczywiście to są te same wzory. L minus 2S
przez 2. No ale tak, to jest to samo, co L przez 2 minus 2S przez 2. Prawda? Dodawanie, czy też odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku, no zapisujemy, prawda, ten wspólny mianownik na jednej kresce różnicy liczników. Prawda? Czyli innymi słowy, różnica ułamków o tym samym mianowniku to jest ułamek, w którego liczniku jest różnica liczników, no a mianownik jest taki, jaki był. No i teraz widać, że ułamki możemy skracać, czyli tą dwójkę możemy tutaj skrócić i w ten sposób dostajemy, że to jest L przez 2 minus S, czyli dokładnie to samo, co tutaj mamy w tym wzorze zielonym.